zbawienie. Święty arcybiskup Józef Bilczewski, który jako neoprezbiter pełnił funkcję wikariusza w tutejszej mogilskiej parafii, dzisiaj już święty, był arcybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego. W tym roku to on również zaprasza nas do tutejszego sanktuarium, abyśmy wpatrując się w oblicze ukrzyżowanego Zbawiciela, prosili go o potrzebne łaski do naszego codziennego życia, abyśmy sami potrafili dźwigać krzyż naszych trudów, zmagań, przedsięwzięć. Kiedy zwątpienie serce ci na wskroś, przybyliśmy tutaj, drodzy siostry i bracia, prosząc Chrystusa ukrzyżowanego, wywyższonego najpierw na krzyżu przez ludzi, a potem przez swego Ojca w chwale niebieskiej, prosząc Go, aby nas także zechciał w swoim nieskończonym miłosierdziu w stosownej chwili wywyższyć. Gorąco i serdecznie życzę, aby ten czas spędzony na modlitwie, tutaj w tym miejscu, przyniósł pokrzepienie w waszych trudach, wniósł nadzieję w serce i umocnił miłość, którą macie do Boga i do drugiego człowieka.